Aloha, no witaj. Cieszę się, że znowu się widzimy. Ja mam na imię Maxi, gdybyś mnie jeszcze nie znała. Cieszę się, że wpadłaś na stosunkowo. Podowiesz się dzisiaj ode mnie, jakimi emocjami możesz dobrać się do jego wielkiego męskiego serduszka. No to co? Jedziemy. Słuchajcie kobiety, dzisiejszy odcinek będzie po części niemoralny, ale niemoralności zostawię na później. Zacznę od podstaw. Pierwsza emocja, o której chcę powiedzieć, to jest emocja jesteś potrzebny. Jesteś mi potrzebny. Jesteś mi tak potrzebny, że bez Ciebie... Słuchajcie dziewczyny, żyjemy w takich czasach dynamicznych. Jesteśmy twarde, jesteśmy zaradne, jesteśmy wykształcone i czasami zarabiamy więcej, jesteśmy bardziej kompetentne. Sorry, ale tak jest. Wiecie. To nas bardzo podbudowuje, kiedy możemy to pokazać. I to jest miłe, przyjemne uczucie. Ale to, że Ty świetnie sobie radzisz, niech to Ciebie wypełnia, niech to Ciebie karmi. Jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, tutaj najważniejsza i najbardziej seksowna jest zawsze polaryzacja. Plus, minus, magnes, rozumiecie, bateria, plus, minus. Kiedy zaczynamy rywalizować z mężczyznami, nawet podświadomie, wydaje nam się, że tego nie robimy. Prosta sytuacja. Mężczyzna chce Ci pomóc, chce Ci zaimponować. On poprzez pomoc chce Ci zaimponować i na przykład poleca Ci coś. Może spróbujesz użyć tego. Może spróbowałabyś takiego rozwiązania. A Ty mu mówisz, ja już to próbowałam 2 lata temu, w ogóle to stary sposób i w ogóle nie jest skuteczny, tak poza tym. No brawo. Właśnie podcięłaś mu skrzydła. Powiedzmy, że skrzydła. On się nie będzie czuł męsko. On miał szansę zrobić wrażenie, no ale ty po prostu sprawiłaś, że on już nie ma nic do powiedzenia. Nieważne, że ty znasz ten sposób. Naprawdę. Nieważne, że ty już 2 lata temu próbowałaś. Powiedz mu, że dziękujesz, że to bardzo miłe z jego strony, że chce ci pomóc i że przy okazji wypróbujesz. Takie białe kłamstewka, dziewczyny, naprawdę jest tak dużo ludzi zakompleksionych i wszyscy mamy z tym problem i dokopujemy sobie, często nieświadomie, dlatego o tym mówię, bo przecież nic nas to nie kosztuje, żeby komuś po prostu podziękować za to, że nam chciał pomóc, za to, że chciał zrobić wrażenie. Zrozumcie, że mężczyzna będzie próbował na różne sposoby robić na nas wrażenie. I zawsze doceniajcie te starania. Bo jeżeli mężczyzna nie będzie się przy Was czuł męsko, no to nie będzie dobrze. Podstawową przyczyną w ogóle zdrad jest właśnie to, że mężczyzna w domu z żoną nie czuje się potrzebny ani ważny. Jest adorowany przez kochankę. I potem jest pytanie, Maxi, to jest jakieś niemożliwe. Ja, kobieta sukcesu, zarabiam pieniądze, świetnie wyglądam, a on, romans... Naprawdę? No naprawdę, bo on się przy niej czuje wyjątkowo. Rozumiesz? Mężczyzna ma wielką potrzebę czucia się męskim, potrzebnym, ważnym. Każdy z nas ma, tak? Ale jeżeli my naprawdę się realizujemy, to my powinnyśmy sobie... Wiesz, poklep się po plecach. Powiedz sobie, jestem super. Jestem naprawdę bombową kobietą. Nie muszę tego cały czas pokazywać i budować się na wszystkich, a na pewno nie na moim facecie. Nie na moim mężczyźnie. To jest ta kwestia, okej, cieszmy się, ja też... Nie chodzi o to, żeby nigdy nie mówić, że coś mi się udało. Udało mi się. I cieszę się i jestem spełnioną kobietą. Jestem szczęśliwa z moich osiągnięć. Ale nigdy... Nie porównując się, bo wiesz, ty byś mógł też tak zrobić, albo jestem lepsza od ciebie, albo jestem bardziej kompetentna, albo wszystko, co ty, to ja już wiem i jeszcze 2 razy tyle. Albo dobra, nie wkręcaj tej żarówki, już sobie sama poradzę. Nie. Kobieca energia. Kochanie, ja naprawdę nie znam się na tych gwintach i oznaczeniach w tych żarówkach. Proszę cię, wymień tą żarówkę, bo przecież no, nie mogę żyć po ciemku, no. Naprawdę, dużo więcej wygrasz. To jest po prostu smart.
Ja słyszę od kobiet, Maxi, ty próbujesz z nas zrobić kogoś, kim my nie jesteśmy. Nieprawda. To nawet nie jest to. Ja jestem sobą zawsze. Ale ja po prostu wycofuję się. Ja wiem, że ja mogę. Ale po co? Jak on to zrobi i on się jeszcze cieszy. Ja daję wręcz szansę ludziom, żeby mogli się spełnić. Żeby mogli się poczuć wyjątkowo w moim towarzystwie. I powiem wam, że jak zaczniecie po prostu, to zobaczycie, ile to daje frajdy. Bo wyjdziecie z tej takiej wojowniczej energii, gdzie ze wszystkim musisz sobie w ogóle poradzić. Wojowniczki, ja kontra świat, ja muszę wszystko. I wejdziecie w energię kobiecą. Nie muszę walczyć. Są ludzie, którzy chętnie mi pomogą. Zaczniesz to widzieć, zaczniesz to dostrzegać i zaczniesz doceniać mężczyzn za to, że są mężczyznami. Jest w dzisiejszych czasach bardzo dużo postulatów od mężczyzn, że kobiety za bardzo weszły w rolę męską, a mężczyźni no, nie mogą nic na to poradzić, trochę czują się jakby bez wyjścia. I kobiety, ja jestem całym sercem za wami, za nami, ale to jest mądre z naszej strony, żeby tego słuchać, wyciągać wnioski i myśleć sobie, okej, jeżeli jest 100 kobiet, które są wojowniczkami, które chcą pokazać mężczyznom, że one dadzą radę lepiej niż oni, to ja będę tą jedną kobietą, która potrafi zrobić to, co inne kobiety. Bo ja wiem, że potrafię. Ale ja nie muszę tego robić. Ja nie muszę nic nikomu udowadniać. Wygrasz z mężczyznami za każdym razem. Skąd wiem? Bo doświadczyłam tego w tym roku wielokrotnie. To był mój rok finansowo słaby. I postanowiłam nie ukrywać tego, bo nie uważam, że to jest żadna porażka. To jest po prostu słabszy rok finansowo. Kolejny rok będzie inny, a za 2 lata zobaczymy, jak będzie. Ja miałam już bardzo mocne lata, miałam słabsze lata i dla mnie pieniądze to jest po prostu, wiecie, to jest jak wszystko w życiu. Falista, sinusoida, raz jest lepiej, raz jest gorzej i tyle. Więc bez problemu mówiłam o tym, kiedy jakiś kolega gdzieś mnie zapraszał, to mówiłam mu, że bardzo chętnie, ale po prostu mam cięższy rok finansowo i nie mogę sobie pozwolić na weekend tu czy tam. To było bohaterstwo, naprawdę. Słuchaj, nie przejmuj się, wiem, że to jest ciężki rok dla nas wszystkich. Chcę ci poprawić humor, naprawdę nie martw się, nie przejmuj się. To nie chodzi o finanse, okej? To nie chodzi o finanse. To chodzi o to, że oni chcieli po prostu, żebym się uśmiechnęła, żeby mi się stan poprawił, humor. Oni zobaczyli w końcu możliwość, ej, mogę być bohaterem w jej życiu. I oni naprawdę chętnie wchodzili w tą rolę. I poświęcali się temu bardziej, niż by się mogli poświęcić. Gdybym ja była, okej, dobra, spoko, stać mnie nie, to dzisiaj ja płacę za wszystko, nie przejmuj się. Po co? Po co? Pomyśl. Przedłużając polaryzację, emocja numer 2, która jest jak narkotyk, dla nas wszystkich zresztą, to jest atrakcja fizyczna, to jest ta chemia. I o ile w dużej mierze jest to uzależnione od czynników, które są poza naszą kontrolą, na pewne kwestie mamy wpływ. Tak jak wam zawsze powtarzam, wyglądajcie świetnie. Jeżeli jesteście otwarte na nową relację, to wyglądajcie świetnie. Jeżeli to jest teraz wasz cel w życiu. Chociaż to nigdy nie powinno być takim celem, wiecie o co chodzi. Ale jeżeli tak, jestem Maxi gotowa, chcę poznać kogoś, z kim chcę budować relacje. To jest ten moment, żeby naprawdę zwrócić uwagę na wasz wygląd. Niezależnie od tego, jaki masz charakter, ok? Bez atrakcji ten mężczyzna nie podejdzie. Ten mężczyzna nie zaczepi i ten mężczyzna po prostu, on musi mieć ten punkt zaczepienia, wiesz? Dlatego wygląd jest taki ważny. Im bardziej kobieca kobieta, tym bardziej męskiego mężczyznę przyciągnie. Kobieca kobieta jest subtelna, nie mówi szybko, nie musi wchodzić na te wysokie tony, wiecie, te takie dyskusyjne. Zapach, poruszanie się nawet. Zwróćcie uwagę na to, czy rzeczywiście czujecie się kobieca ze sobą, bo to będzie wyczuwalne dla otoczenia i atrakcja fizyczna to jest coś, nad czym mamy kontrolę poprzez właśnie nasze poruszanie się, poprzez nasze rytuały w ciągu dnia, dlatego tak bardzo zachęcam. Zachęcam i będę zachęcała do końca świata,
do medytacji i do jogi. Ponieważ joga to nawet nie jest dla mnie sport. To jest bardziej budowanie koneksji między mną a moim ciałem. Bardziej się czuję ze sobą spójna. I ta też seksualna energia to wszystko gdzieś zaczyna grać. Dziewczyny, próbujcie, próbujcie. To naprawdę jest proste. Ja akurat uprawiam jogę w domu przed pójściem spać. To jest idealne. Przed pójściem spać reguluje oddech, wycisza, ciało się uelastycznia. Wiecie, jest bardzo dużo plusów. No i medytacja, która nas generalnie wycisza. Kobieca energia jest bardziej spokojną energią, a nie tą dynamiczną energią. Więc polecam Wam medytację, polecam Wam jogę. To jest tak jakby wchodzenie nie przez drzwi, tylko przez okno. Tak? Bo zmieniając naszą energię poprzez wydające się w ogóle bezsensownymi... W ogóle co ma jedno z drugim do czynienia, Maxi? Ma. Bo medytacja i joga sprawi, że będziesz się inaczej ze sobą czuła, a jeżeli zaczniesz się inaczej ze sobą czuć, to będziesz inaczej odbierana przez otoczenie. Wtedy tylko dodasz pomadkę, kolczyki, wychodzisz z domu i jest inaczej. Dzisiejszy odcinek jest taki yoga, yin, yang i były dwa moralne podpunkty. No to co? Kolejne dwa będą niemoralne, no bo trzeba zachować balans w życiu, prawda? Więc emocją numer 3 jest emocja niepewności. Bo emocja niepewności powoduje ciekawość. Powoduje tajemniczość. A wiecie, jak z ciekawością, bo już był wykład na ten temat na stosunkowo, to jest najbardziej potężna, jedna z najbardziej potężnych naszych emocji. Ta ciekawość. Ja wiem, jak to jest, jak przepadamy. Logika spada w dół, ale nawet wtedy. Miej zasady. Kilka prostych zasad. Nie przekładam spotkań z koleżankami. Nie zapominam o swoich zajęciach. Nie rezygnuję z mojego hobby. Nie rezygnuję z tańca brzucha. To jest mój świat, to jest świat, który był przed nim, to jest świat, który będzie w trakcie i ten świat to jest ten świat, do którego wrócę, jeżeli w razie W. Nie możesz poświęcać wszystkiego. Nie możesz stawiać mężczyznę na piedestale i być tylko jego cheerleaderką, ok? Bo to ty grasz zawsze główną rolę w twoim życiu i nie może to nigdy się zmienić. Ty jesteś na piedestale, ok? Więc ta emocja niepewności będzie w naturalny sposób wynikała z Twojego lifestyle'u, jeżeli tylko zachowasz troszeczkę zdrowego rozsądku. Nie spotykajcie się codziennie, proszę. Nie każdy telefon musi być odebrany. Nie musisz lecieć z łazienki, wiesz, bo jest telefon w kuchni i oddzwonisz spokojnie. Okay? Masz prawo mieć dzień dla siebie. Masz prawo mieć dzień z książką, ze spa w domu. Przestrzeń. Dziewczyny, najprostszy sposób, nawet nie mówimy o gierkach żadnych. Bo jeżeli zachowasz przestrzeń, to nie będziesz musiała grać w gierki. Nie będziesz musiała. Bo będzie w naturalny sposób występowała tęsknota. A kiedy nie jesteśmy razem, to działa wyobraźnia. A to w wyobraźni tak naprawdę się zakochujemy. Podczas tego czasu, w czasie, kiedy nas nie ma ze sobą, wtedy najmocniej czujemy miłość. Wtedy jest dopamina, która... To jest tak naprawdę hormon planowania i oczekiwania. To jest magiczne. Więc wykorzystujcie przestrzeń. To jest proste. Koniec zostawiłam najsmakowitszy smakołyk. Najbardziej niemoralna z emocji, które prowadzą do uzależnienia. Do uzależnienia. I tą emocją jest ból. Kiedy już jest troszeczkę atrakcji, jest ta chemia między nami, kiedy jest odrobinka więzi emocjonalnej, ty kiedy spowodujesz ból, zabierzesz tą wartość, tylko ty możesz tą wartość zwrócić mu. To jest niesamowicie mocne narzędzie, więc stosujcie z głową. W jaki sposób taki ból można wywołać w osobie, która już troszeczkę jest w nas zaangażowana? Pamiętajcie, że jeżeli komuś na nas w ogóle nie zależy. Często piszecie mi, gracie w gierki, zanim w ogóle się poznacie. Gracie w gierki z mężczyznami, kiedy nawet nie pójdziecie z nimi na jedną randkę. To tak nie działa, kobiety. Nie, tak nie działa. Na początku trzeba być przystępnym, ok? Dać się poznać, dać się troszeczkę polubić. Dopiero kiedy jest ta chemia,
trochę atrakcji, trochę coś tam się dzieje i wiesz, że on im dzwoni i tak dalej, wtedy trzeba przełożyć randkę. To jest ból, bo to jest rozczarowanie. Ona ma coś ważniejszego w życiu? Ała, 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 ała. Nieodebranie telefonu i odzwonienie na drugi dzień. Ała! Co ona robisz? Nie odebrała, nie odzwoniła? Tak, to są gierki. Gierki. One działają uzależniająco. Tak zawsze było, tak na zawsze będzie. Dziewczyny, stosujcie to z głową. Nie za często. Tak jak mówię, niemoralności to jest posypka. Na nich nie można budować zdrowych relacji, natomiast ten ból powoduje de facto niepewność. I wracamy do podpunktu trzeciego. To wszystko ze sobą się naprawdę pięknie składa w jedną całość. Te dwa podpunkty niemoralne. Kiedy jest przestrzeń, w naturalny sposób możesz nie odebrać telefonu, możesz zapomnieć o telefonie. To powoduje mikroból, mikrourazy, mikro niepewność. A później jak wracasz, to jest ta ulga. Okej, mam ją. I ten taki balans między niepewnością a pewnością, niepewnością a pewnością powoduje, że dłużej czujemy, że kogoś zdobywamy. Mamy wrażenie, że troszeczkę musimy się napracować. To powoduje, że ta cała relacja później ma większą wartość dla mężczyzny. Przede wszystkim to też podtrzymuje ten tak zwany miesiąc miodowy, który naprawdę możecie przejeść wielką łyżką o tak o, że aż się ulewa, w 2 tygodnie możecie załatwić i sprawa i nagle budzimy się i nic nie czujemy do siebie, bo spędzaliśmy ze sobą 24/7. To jest naprawdę tak, jakbyś mogła jeść pizzę i czekoladę każdego dnia na obiad. Gwarantuję Ci, że po tygodniu nie chcesz tej pizzy. No nie chcesz jej, bo już masz dosyć. Pamiętajcie, przestrzeń. Przestrzeń. Proste 4 sposoby, 4 emocje, za pomocą których możecie naprawdę dobrać się do tego męskiego serca i pozostać w nim na dłużej. Ode mnie dla Was, dziewczyny, wielki buziak. Przytulam Was, ściskam. Nie zamarzajcie. Jest gorąco, zawsze na stosunkowo. O! Słyszałyście? Idealny timing, sąsiedzi. Dziękuję Ci bardzo. Ja Was całuję, żegnam się i do następnego. Buziaki, dziewczyny.